Cześć. Jak na początku widzieliście, dzisiaj byliśmy na małej wyprawie po nową, świeżą krew kurek. Zakupiliśmy zamówione już w styczniu greenshelle i maransy. Maransy to są te czarne. I troszkę tak pokrótce omówię Wam, co to są za kurki. Maransy. Maransy to są kurki najczęściej spotykane czarno-miedziane, ale też są o barwie niebieskiej lub białej albo jarzębatej. Skoki mają opierzone łapki. Jest to kurka nawet taka ciężka, powiedziałabym. Ja mówię z własnego doświadczenia, nie z żadnego opisu z internetu, ani tak po prostu mówię Wam z głowy od siebie. Ciężka kura, jajek do 250 rocznie, myślę, że tak znosi w szczycie takim swojej nieśności. Barwa jajek maransów to są takie czekoladowe. Tarasa ogólnie pochodzi z Francji i jest taki pogląd, chyba nawet ogólnoświatowy, że jajka tych kurek jako jedyne jajka są wolne od, nigdy nie bywały zakażone na przykład salmonellą. To są najbezpieczniejsze jajka, jakie wyczytałam kiedyś, pamiętam, jak dopiero zakładaliśmy tą naszą małą hodowlę kurek, że te jajeczka są po prostu najbardziej odporne na tą salmonellę. Nie wiem, czy to prawda, ale nam się te jajka bardzo podobają. Przede wszystkim nam smakują. Koguty, tutaj kogutów nie ma. To są same kokoszki. One się, kurki, podzieliły na dwa stada. Część siedzi sobie tutaj, część... Zapaliliśmy im lampę, żeby tak u tego pana, który je przywiózł, bo maransy są... jajka pochodzą z Francji, przywiezione, a greenshelle pochodzą z Czech. Greenshelle, jak widzicie, są jarzębate w większości, albo kuropatwiane takie. W naszym starym stadzie mamy greenshelle sztuk 10 o różnym upierzeniu, czarne, białe, rude. Tu akurat jest taka, no, dominuje jedno ubarwienie u greenshelli. Dorzucił Pan nam jeszcze dwa kogutki, dwa, trzy. Jeden biały, to będzie chyba Sussex, mi się wydaje, kogut. I dwa niebieskie z dominantów, tak, z takich zwykłych niosek dominantów. Tu jest trzeci kogutek, a tam pod lampą stoją kurki greenshelle. Kurki greenshelle są podobnej wielkości do zielononóżek. Nawet podobne mają ubarwienie. Jedynie co to ich charakteryzuje, czubki na głowach. Mają takie fajne pióropusze. No i oczywiście kolor jajek. Kolor jajek zdarza się, że przeciętnie tak 1 na 6, 1 na 5 kurek znosi zwykłe kremowe jajka, ale częściej jednak są to jajka o barwie od jasno niebieskiego po takie oliwkowe, nawet lekko oliwkowe albo zielone. Najczęściej są to zielone takie jajka. Dlaczego je kupiliśmy, mając tyle swoich? Dlatego, że trzeba mieszać krew. No, chcemy założyć nowe stada zarodowe dla siebie, żeby mógł znowu je rozmnażać dla samych siebie, tak, dla korzyści jajecznej, że tak powiem. No, przepraszam Was za kurę, ale niestety akurat pora jajek znoszenia. Dlatego musieliśmy dokupić troszkę świeżej krwi. Koguty mamy tej rasy. Pozostało nam dokupienie świeżej nioski.
I tak jak Wam powiedziałam, tu są same nioski, nie ma żadnego koguta z rasy Marans i Grinchel. One są, obecnie mają 6 tygodni. Tak jak rozmawiałam z Panem, no jest ciężko w tym roku z jakimikolwiek rasowymi pisklakami, bo żeby cokolwiek teraz odebrać, to trzeba było zamówić styczeń, luty, chociaż jeżeli ktoś ma gdzieś nadwyżkę jakąś, to cena takiej kureczki młodej, no obecnie to jest, waha się od 25 do 30 zł. Patrzcie, patrzcie, jaki ten kogut jest duży. Jestem ciekawa jego rasy, dlatego że Pan nie powiedział, co to jest za kogut. Mi z wyglądu wygląda na Sussexa. Ale nie wiem, czy to będzie Sussex, czy jakaś inna mieszanka. No, na Grinchela też mi nie wygląda, bo nie ma czubka na głowie. Grinchel kurek tu jest 31 niosek, natomiast Maransów 21. Chciałam też 30 i tyle zamówiłam, ale jak pojechaliśmy już odebrać, to okazało się, że niestety, ale żona sprzedała przypadkowo wczoraj komuś, no trudno, 21 naszych starszych maransów jest około 15, więc myślę, że nam póki co starczy. To taki odcinek o kurkach. Dzisiaj u nas pada deszcz, więc niewiele będzie można zrobić na ogrodzie. Rano jeszcze nie padało, ale jak już wróciliśmy z tej wyprawy, no to tak się rozpadało, że... A myślałam jeszcze dzisiaj, że sobie posieję warzywa w tych skrzyniach, które widzieliście na którymś z poprzednich odcinków. Dla widzów, którzy dopiero co przybyli na mój kanał, za co bardzo dziękuję. Skrzynie i ustawianie ich i wypełnianie możecie obejrzeć na poprzednim odcinku z zeszłego tygodnia. Myślę, że jutro niedziela. No trudno, no niedziela, ale trzeba, jeżeli będzie pogoda ładna, to jednak te warzywa jutro posieję. Wykorzystam wolny czas. W tygodniu nie za bardzo jest kiedy. No tak się prezentują kurki. Planów mam wiele, nie wiem, co mi z tego wyjdzie przez ten cały weekend. Myślę, że ta żarówka musi im się jeszcze palić. No, parę nocy niech się tak dogrzeją trochę. No i trzeba z nimi troszkę poprzebywać. Tak jak widzieliście kiedyś, jak tamte nasze się wylęgły, często się przebywało z kurkami i to są kurki łagodne. Jak często człowiek przychodzi do kurek, to po prostu się przyzwyczajają. Przyzwyczaisz się do mnie? No pewnie będziesz z ręki jadła. Grinchela dopiero mamy od, wiecie, 3 chyba lat. 3 lata temu kupiłam pierwsze kurki Grinchela właśnie. Bo do tamtej pory mieliśmy tylko araukany znoszące zielone jajka. No a potem okazało się, że gdzieś znalazłam ogłoszenie z Grinchelami. No i tak naprawdę od mieszanki Grinchela z Legbarem, Araukaną, Maransem zaczęła się nasza przygoda mieszania ras i pozyskiwania co i raz innych kolorów jajek. Bardzo nam się to spodobało, a zwłaszcza mi. Stałam się taką fanatyczką kolorowych jajek, ale tak jak widzę, że nie tylko ja, dlatego że dużo osób, którzy jedzą nasze jajka ode mnie, no to bardzo im odpowiada taka mieszanka jaj. Zwłaszcza, że te zielone są przeznaczone też dla osób, które mają alergię na jajka. One mają jakoś tak podmieszaną tą mniejszą zawartość cholesterolu i tych składników uczulających na to białko kurze. Jajka o zielonej skorupce też są dobre dla dzieci małych.
Dla diabetyków też są polecane. Takich jajek zielonych raczej w sklepie, ani na żadnym bazarku czy targu, no, rzadko można spotkać. Jeżeli już, to naprawdę będą to jajka bardzo drogie. To nie będzie złotówka za sztukę, czy nawet złote 20, to będzie już większa cena za zielone te. No, kurki się fajnie zaklimatyzują szybciutko. Widzę, że już zaczynają do mnie podchodzić. Dzisiaj dostały pierwszą tą wodę u nas zwykłą. Jeszcze im nie zakwaszałam. Nawet nie pytałam tego pana, czy im zakwaszał tą wodę, czy one są przyzwyczajone. Będę tak pomalutku po łyżeczce dwie zaczynała im tą wodę zakwaszać. Potem dostaną raz na kilka dni witaminki też. Pan twierdził, że są zaszczepione, więc od choroby Mareka, od tego pomoru. No zobaczymy, ile ich się wychowa. Jak zwykle jestem wielką optymistką i liczę, że wychowają się wszystkie. One są pierwszy raz na słomie, bo tam były chowane na piasku. Wielkie, wypłoszone takie stado. Jak weszliśmy tam właśnie do tych kurek, to był straszny popłoch. Zaczęły fruwać, ganiać się. A widzę, że tutaj są takie bardziej jakieś takie spokojne i zaczynają podchodzić. To, znasz się na ludziach. Chodź, mała. Chodź. No, muszą się do człowieka przyzwyczaić. Liczę, że tak sierpień, wrzesień może. Tak, bo tak naprawdę to nie wiadomo. Nie jestem pewna, czy one do końca mają te 6 tygodni. Trudno określić o takiej wielkości kokoszkę, kurkę. Równie dobrze mogą mieć 5. No na 4 są za duże, więc między 5 a 7 tygodni mogą mieć. Więc liczę, że tak, no może wrzesień. Jeszcze zależy, jak się zaklimatyzują i jaka będzie pogoda latem i jaki będzie ich stan zdrowotny. No to myślę, że będą się niosły wrzesień, październik. Może końcówka sierpnia. Także nowa krew zakupiona. Nowe stada zarodowe dla siebie będą. I nowe jajeczka. Takim się przyglądałam, czy żadna nie jest ani chora, czy żadna nie kicha, bo to jest ważne przy zakupie kurek. Czy żadna nie kuleje. Trzeba zwracać uwagę na stan zdrowotny ptaków. Czy mają suche noski, czy żadna nie ma spuchniętego oczka. Trzeba patrzeć też na skoki, na nogi, jak to u nich wygląda, czy nie są jakieś pokrzywione, bo to już by oznaczało problemy potem ptaka z chodzeniem, a co się przekłada na nieśność też. No kochani, deszcz pada, nic nie będę chyba dzisiaj już siała, więc wezmę się za inną pracę. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Może jutro się uda coś posiać. Może będzie ładniejsza pogoda niż dzisiaj. Dzisiaj sobie popatrzyliście razem ze mną na kurki. Także życzę wam wszystkim udanego weekendu. Ten, kto może, niech odpoczywa. Ten, kto ma wolne, niech korzysta i niech będzie produktywny. robić.
Moim dla mnie takim sympatycznym widokiem pożegnam się z Wami w tym odcinku. Zapraszam na kolejne. Pozdrawiam Was. Do następnego razu. Hej!